Canicross to dyscyplina sportowa, w której bierze udział jedna osoba oraz jeden lub dwa psy. Sport ten można uprawiać przez cały rok. Pies musi być podpięty do zawodnika za pomocą liny zaprzęgowej z amortyzatorem, którą należy przypiąć do zawodnika za pomocą pasa biodrowego lub jakiegokolwiek innego sprzętu, którego szerokość wynosi minimum 7 cm na kręgosłupie. Zabrania się stosowania jakiegokolwiek metalowego karabinka lub obręczy na końcu liny po stronie zawodnika. Całkowita długość liny zaprzęgowej powinna być nie mniejsza niż 2 metry oraz nie dłuższa niż 3 metry. Jeśli lubisz aktywnie spędzać czas ze swoim czworonożnym przyjacielem, Canicross to idealny sport dla Ciebie. Szelki, pas, linka amortyzująca to wszystko, czego potrzebujesz, by zacząć biegać ze swoim psem. Nie każdy lubi stres związany z wyścigami. Po prostu ciesz się Canicrossem, biegając razem po lesie. Najważniejsze, że Ty i Twój pies dobrze się bawicie. Canicross może uprawiać każdy. Zarówno doświadczeni biegacze, jak i osoby, które nigdy wcześniej nie brały udziału w Canicrossie. Bieganie z psem może być największym motywatorem do rozpoczęcia uprawiania sportu. Canicross może być jednak dość obciążający dla Twojego ciała. To sport o dużej sile oddziaływania. Jeśli masz problemy z kolanem lub plecami, zaleca się, aby początkowo zachować ostrożność. Wyścigi są terenowe i zaleca się buty o dobrej przyczepności. Czy mój pies może uprawiać Canicross? Wszystkie typy psów, wszystkich rozmiarów mogą uprawiać Canicross. O ile przestrzegasz ograniczeń swojego psa. O ile Twój pies nie ma poważnych problemów zdrowotnych, jest to dość bezpieczny sport, który nie jest podatny na kontuzje. Oczywiście małe psy lub psy z krótkim nosem nie będą tak uzdolnione jak wyżeł niemieckie krótkowłosy, ale to nie znaczy, że nie radzą sobie dobrze jak na swój rozmiar i możliwości. Stare psy potrafią biegać, ale nie można oczekiwać, że będą tak szybkie jak młodsze psy. Ważne jest również uwzględnienie potrzeb starszych psów. Jeśli chodzi o rasy, najbardziej popularne w tym sporcie są wyżły niemieckie, krótkowłose, wyżły angielskie, belgijski Malino, Border Collie oraz mieszanki takie jak psy gończe, mieszanka Alaskan Husky z typem wyżła czy Greystery. Popularne jest używanie psa rasy mieszanej, specjalnie wyhodowanego do ciągnięcia przez ostatnie 5 do 10 lat. Mówimy tutaj o Greysterach. Niemniej jednak na zawodach zobaczysz również ludzi biegających z własnym futrzastym członkiem rodziny, którzy cieszą się zawodami tak samo jak wszyscy inni. Jakiego sprzętu potrzebujesz, żeby zacząć Canicross? Do Canicrossu potrzebujesz dobrze dopasowanej uprzęży przeznaczonej do ciągnięcia. Ty i Twój pies biegniecie jako zespół połączony z smyczą, najlepiej taką amortyzującą typu bungee. Smycz wykonana jest z elastycznego materiału, która amortyzuje gwałtowne szarpnięcia psa i sprawia, że trening jest wygodny zarówno dla Ciebie, jak i Twojego psa. Ważny jest również wygodny pas do biegania. Jakie dystanse biega się na zawodach Canicross? Może się to różnić w zależności od kraju, w którym się znajdujesz i klasy, w której zaczynasz. Nie jest niczym niezwykłym, że jeden krótszy dystans dla dzieci wynosi około 1 do 1,5 km. Dzieci w wieku powyżej 10 lat często mają szansę biegać jako juniorzy bez pomocy osoby dorosłej. Juniorzy i dorośli mogą biegać na krótkich dystansach 2-3 km lub na długich dystansach 4-8 km. Większość wyścigów odbywa się z pojedynczymi startami co 15-30 sekund. Podwójny start lub mniejsze fale mogą wystąpić na dużych zawodach z wieloma uczestnikami. Rozpoczęcia masowe występują, ale nie są powszechne. Jeśli dojdzie do masowego startu, zostanie to ogłoszone przez organizatorów na długo przed imprezą. Jak znaleźć zawody w mojej okolicy kraju? Większość krajów ma jedną lub więcej federacji. Na ich stronach internetowych lub Facebooku można znaleźć informacje takie jak daty, zasady wyścigów, wyniki itd. My polecamy sprawdzać informacje na stronach Polskiego Związku Psich Zaprzęgów oraz na stronie aktywnispsami.pl.